Hej, hej, siema wszystkim, tu Kamro z was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że zagramy sobie Edenem, dawno nim nie graliśmy, pozwólmy sobie na trochę losowości, może nam się uda przy okazji przejść hasza. Mam bardzo dużo tokenów, stwierdzam, że będziemy resetowali Edena do momentu, aż dostaniemy naprawdę bardzo fajny zestaw itemów jakiś. Co my mamy? Wiecie co? Nie powiem, ale... Nie. Chcę mieć jakieś ciekawe combo. Więc będziemy resetować. Do momentu, że dostaniemy to ciekawe combo. Szczerze. Mamy kostkę. Więc ciekawe combo będzie. Ło, mamy ten pentagram. Okej. Okay. Śmiesznie. Opa. Jest bardzo śmiesznie. Mamy bardzo niskie tirsy, to jest ten problem. Opa. No, zadaje to niezłe obrażenie nawet. Tylko niestety nie działa na latających, no wiadomo. Kosteczka. Nie, w sumie nie. Kosteczka jest za wolna, a my chcemy, jednak chcemy zrobić hasza, więc nie. Chcemy ciekawe combo. Na start, na start. To nie jest złe. Zrobimy coś takiego, jeżeli mi... Czekajcie, my chodzimy ciałem? Chwila, co? Ej, coś się zbugowało! Ten odwrót powinno działać! What the fuck, mam zbugowaną grę! To powinno ciało być odejść od mojej goryja i zabijać wszystkich. What the fuck! Zbugowana ta gra. Midway. To nie jest wystarczająco ciekawe! Do skutku, moi drodzy, do skutku. Masz poczucie humoru, bro. RK z tego co wiem nie działa na jedzenie. Więc muszę tak to robić. O nie, Kerzaj nie. A w sumie zobacz co tutaj jest. Ale ogólnie Kerzaj nie, Kerzaj nie. Shield of Tears. Dalej, coś ciekawe, ale... Ale nie, to będzie bardziej... Będę się strasznie kurwił na to, poza tym jedno życie, nie. Dalej. Dalej, do skutku, moi drodzy, do skutku. Co to jest? Okej. Nic się nie stało. To nie miał jakiś ciekawy efekt, ale... Okej. Co daje mi ten spacebar item? Bo znowu go mam, jestem ciekawy. A mamy bardzo fajną możliwość. Mamy ładne tirsy i mamy bardzo fajną możliwość, jeśli chodzi o celowanie. I to, ja uwielbiam ten item, więc może być. Co daje nam ten item? Musimy się pojawić w... uwaga. Oko. To jest dobre. To duplikuje nam pedestal itemy i duplicate i wszystko. Relax, fajnie. Czyli na przykład wyobraźcie sobie, że mamy brim, nie wiem, wow, mam zajebiste tirsy. Wyobraźcie sobie, że mamy ten, nie wiem, Polifemusa, co nie? Możemy mieć dwa Polifemusy. Ogarniacie? Dwa razy Polifemus. Co to za chore gówno? Mamy fajne tirsy w sumie. Może być. O, lecę. W sumie. Hopa. Chodź tu do mnie, proszę się swobodnie przy mnie bądź. I BUM! Dzięki. Wraceniem. To może być naprawdę spoko. Zostawimy sobie ten spacebar item. Jak będziemy mieli kluczeka, to też wrócimy. Poza tym wyobraźcie sobie, jakie to będzie value, kiedy będziemy ten. Na przykład w Boss Rushroomie. A nie, to w sumie nie będzie miał value, bo itemy znikają mniejsze. Okej. Okay. Tak czy siak. Jeżeli dostaniemy jakiś zajebisty item z Devil Roomu na przykład. Au. Brawo dla mnie, Camus. Brawo dla ciebie. Wezmę. Lil Loki. Strzela we wszystkie strony świata. No śmieszne. Co ma nie najgorsze tirsy, więc niech będzie. Ma chyba takie przeciętne, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale mniejsza. Ogólnie ten spacebar item powoduje też, że w sklepiku mam za darmo itemy. Znaczy... Nie wykupujemy tych itemów, ale chodzi o to, że pojawiają się jako pedestal. Okej.
Można je dalej kupić, ale te, które zostały skopiowane, są za darmo. Jest bardzo spoko. Papa? Czemu żadnego golda nie dostaje? Jest niesprawiedliwe. Oho. Papa? Szybko za nim przesunie. Dobra. Zajebiście. Lubimy solherty, bardzo lubimy. Miam, 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 miam. Jest. Pięknie. Podoba mi się strasznie ten promień. Bo nawet pociski, które lecą i nie trafią, mogą zmienić ten torlot od razu. To strasznie ułatwia grę. Uprzyjemnia grę przede wszystkim, uprzyjemnia. Jest to zajebiste. Celujemy tam, gdzie chcemy, do jasnej cholery. To jest piękny item. Kocham ten item. Kocham ten item. Okej, okay, będzie życie. Monstro. Okej. Okay. Dzięki takim sporym tirsom mamy całkiem niezłe obrażenie. Loki nam coś tam zwiększa. Opa. O, jego pocisk też również tak leci jak nasz. W sensie też jego trajektoria lotu się zmienia w zależności w którą stronę idziemy. Bardzo spoko. Bardzo spoko. Nie wiem czy to Loki ma wbudowane, czy to dzięki naszemu itemowi. Raczej dzięki naszym, raczej ma to wbudowane, tak myślę. Bo item raczej nie wpływa na familiary, ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Mógłbym mieć mnóstwo życia, co nie? Ale nie. Podziękuję. Nie mam klucza. To jest trochę smutne. Dobra. Dobra, zdążąc na szatana, mam zamiar to wykorzystać. Jej. Dobra. A tutaj nie wyjdziemy. Szkoda. Tak czy siak. Wyjebane. Dobra, rozwalić muchy. To jest challenge, trzeba bardzo uważać. Pieniążek. Dziękuję. Śmiesznie wyglądamy, mając ten item na ryju, który jest niebieski. Jeszcze część ubrania, nie? Która też jest niebieska. Okej. Okay. Jakoś to wyminę zgrabnie. Dobra, udało się. Jest! Jest item room, super. To mnie bardzo cieszy. Co to? Relax. A, nie mam klucza, super. Rozwalimy to wszystko, bo mogę. Pieniądze. Jej. I wszystko w linii prostej. Dobrze, w takim razie... rozwalimy bossa, myślę, najpierw. Nieważne. Nie będę tego podwajać. Nie warto. Definitywnie nie warto. Dobra, czas na bossa. Nie będę szukał sklepiku, ani innego gówna. Zależy nam bardzo na czasie. Bo wiadomo. Oj. Proszę przestać strzelać tymi dziwnymi dziurami. Ponieważ ja bardzo bym nie chciał stracić życia, chociaż mam go bardzo dużo. To wiecie jednak. Jednak bym nie chciał. Dobra, połowa życia poszła. Więc zajebiście. Lubię jak się teleportuje pod bomby, bo on się rani tymi bombami. A, zaczął strzelać kuleczkami, tylko w czas. O! Mhm. Pięknie. Smoczek. Nie, znaczy wezmę, ale... O mój Boże, to jest słabe. Znaczy z drugiej strony mamy ten... zwiększoną szansę teraz na Angel Room, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Lecimy. Zwiększona szansa na Angel Room, to co chcemy mieć jednak, jakby nie patrzeć. Mamy jeszcze większe tirsy, super, nie mam obrażeń, ale trudno. Zwiększona szansa na Angel Room, jest spoko. Nie mam bomby, więc nawet gdybym chciał, to nie zrobię tego. Mogę wejść i stracić dwa życia w zamian za kluczek i bombę. Nie uważam, że to było value. Bez bomby raczej nie chcę wchodzić do Curse Roomu. Raczej bez bomby nie chcę. Bez klucza nie chcę tutaj. God damn it. God damn it. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby podleciał nam, jak to się nazywa, Sacred Heart, czy jakoś tak, najlepszy item ogólnie ever, praktycznie. Na pewno z Angel Roomu. By nam to wyleciało. O mój Boże, jak to by było piękne. To by było wspaniałe. To by było majestatyczne. Au. Zjebałem. Dwa razy taki item. I od razu dwa razy klucz. Ej, weźcie pod uwagę, że mogę użyć tego Spacebrite'a, może mieć pewny klucz do Megastrona. To nie jest zła opcja. Naprawdę nie jest zła opcja. Bo może nam drugi raz nie podlecieć Angel Room. Au, to faktycznie nie jest zła opcja.
I chyba tak zrobię, wiecie. Papa. Okej, okay, Hermit. Okej, okay, teleportujmy się. Niestety nie ma bomby do kupienia. No ale cóż. Ale przynajmniej mamy item room. Kuźwa, masz, serio, kamo sobie garnić dupę. Możemy zdobyć item room. Otworzyć. To jest coś, it's something. Co to? Ojajaj. Explosive diarrhea. To by się przydało. Ale... życie. Life is life. Na 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 na. Tam niesamowicie zwiększę tirsy, wezmę. Niech będzie. Jaki mamy zasięg? Nie mamy taki zły. Czasem wolniejszy, czym się zdaje. Nie wiem, pójdę do... dołem, chciałem powiedzieć. Kuźwa, całe życie straciłem. A ja już wejdę, pieprzysz to. Co to? Vision. Później się może przydać. Straciłem dużo życia, to mnie boli. Dość mocno, ale... cóż. Cóż. Życie. Papa. Zabić, pi, zabić. Ale mam bardzo ładne tirsy. Coś czuję, że ten wyznacznik tirsy jest całkiem niedokładny. No ale... nie, nie powiem nie. Pierwsze to stracę całe życie, mam to gdzieś. Ale dostałem tyle pieniędzy, że było warto, myślę. Ale potraciliśmy w cholerę życie. I to jest... de facto całkiem bolesne. Tak czy siak. Tak czy siak. Zależy co było w sklepiku, bo nie pamiętam. Wow, paszowon. Nic ciekawego na ten moment. Ale będzie przyszłościowo. Będzie przyszłościowo, definitywnie. Jakim cudem oberwałem? O mój Boże. O mój Boże, Chryste Panie. Bum. Już, sio, uciekać. Nie mam dużych obrażeń, to mnie boli. Mamy zajebiste tirsy. Ale nie mam dużo laku. Więc również dość często nie lecą te ząbki. Oczywiście, czym większe tirsy, tym czuję się lecą, ale... ale jednak bez laku to nie to samo. Bez laku to jednak nie to samo. Kolejny kluczyk, fajnie, tylko szkoda, że nie ma bomb. Guardi, guard jest easy. Jeszcze mam możliwość wejścia za niego. Hopa. Hopa, hopa, hopa. Dobra, jest zajebiście. Jej. Jak jestem za nim, to chyba nie respi. Tych wyprysków, co to jest. Za plecami, więc... więc easy. Raczej. Raczej easy. No, idzie gładko. Familiarek nam oczywiście pomaga. Przyjaciel. Jest dobrze. Ciekawe, że dostaniemy coś fajnego. Może Angel Room. Mamy 1/3% szansy. Oj, nie dostałem niczego fajnego. Znaczy nie, to jest bardzo fajny range up, damage up. Oczywiście przyjmę. Ale Angel Rooma niestety nie ma. Teraz mamy 67,5% szansy. Mhm, spoko, spoko. Bardzo fajnie. Curse of the Blind, no dzięki, doceniam. W pełni doceniam. Bardzo doceniam. Akurat kiedy mamy item, który jednak musimy wiedzieć co robi. Au, kuźwa mać. Szlak mi trafi. Tak czy siak. Leci, musimy w 30 minut rozwalić The Womb 2. Ja chcę hasza. Hashtag chcę hasza. Opa. Bomb nie mamy, więc chłe. Chłe, chłe, chłe. Dziękuję ci, gro. Bum, to było szybkie chociaż. Chociaż tyle. Fajnie, fajnie. A to jest easy. Coś fajnego? A, oczywiście. Nie wiem, czy coś fajnego. W sumie nie wiem, kupię, bo mnie stać. Czy no... no nie. Strata hajsu tak naprawdę. Niestety strata hajsu. Podjąłem ryzyko, no ale nie było opłacalne. Niestety. O, pa, 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 pa. Rozwalę pierw TNT inne gówna. O, pięknie je było. Pięknie je było. Wybuchowy room. Jest. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się.
Potrzebuję jakiegoś super przejebanego itemu. Mam taki potencjał na super przejebane itemy. Ja chcę. Och, te pociski. Kocham je. O mój Boże, jak jest piękne. Ten modyfikator, nie modyfikator ataku. O, ten item. Ach, uwielbiam. Wpierw pójdę do item roomu. Wpierw chcę do item roomu. Chcę item. Potem pójdziemy na satana. O, proszę. Jak szybko. Moje życzenie zostało spełnione. A, no tak, nie wiem co to jest. Cóż, sprawdzimy. Halo of Flies. Ej, to daje nam Pretty Flyer, zajebiste. To jest bardzo dobry item. Bardzo dobra defensywa. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z tego. Jest. Teraz mogę robić hasza. Zdecydowanie mogę robić hasza. Ja chcę robić hasza. Musimy się śpieszyć, moi drodzy. Musimy się śpieszyć, żeby zrobić hasza. Bo starszemu w takim razie nie robimy, bo będzie zabierał za dużo czasu. Chyba, że będziemy mieli jak uciec. Stein. Jest. Papa. Teraz nie oberwać, będzie wszystko pięknie, wspaniale i pięknie. Dobrze. Nie powinniśmy oberwać. On jest tak odpychany mocno. Pięknie, te tirsy. Jest. Jest Angel Room. Speed and range, okej. Okej, then. Nie mam bomby! Fuck. Holy water. Shit! Nie mam bomby, kurwa. O mój Boże. Zjebałem. Dobra, mamy ten spacebar item, okej? Okay? Mamy spacebar item. Jeżeli będziemy mieli bombę, użyjemy go. I będziemy mieli dwa razy klucz. I będzie jak najbardziej okej. Więc to nie jest jeszcze stracone. Potrzebujemy tylko jednego debil roomu. I sobie dostaliśmy chujowy item. To mnie boli. Co? The sun. Okej. O Boże, jestem gównem. Serio wleciałem w to. Myślałem, że to... Fajnie. A no tak, nie mam nic. Nie mam bomby, nie mam nic. Dobra. Jebać to. O, odepchnąć. Odepchnąć na gówno. Rozwaliłem te gówno. Mniejsza. Piercir. Sto. Mech. Nie mogę oberwać. Bo nie będę mieć kompletnie szans. Znaczy będę mieć malutkie szanse na Satana. I na Angel Room, ale... Ale nie chcę mieć malutkich. Chcę mieć duże. Oczywiście. Ile ty masz wytrzymałości? Jest bomba. Fajnie. Do sekretu jednak nie wejdę. Uuu, panie. Okej, może się jednak skuszę. Dwie bomby za klucz, to jest dobry deal. Przepraszam bardzo, czy moglibyście się odsunąć? Naruszacie moją przestrzeń osobistą. Ej, serio. Te ich pretty fly są wredne. Bum. Te ich pretty fly są serio wredne. Lepiej wejdziemy do sklepiku. Hopa. Okej. Dobra. Coś ciekawego? Obrażenie. Spoko. Nie za duże. Ale zawsze są. Something, moi drodzy. Something. Wrócimy się do sekretu, bo teraz możemy. Od razu wejdziemy do curse roomu, bo również możemy. Okej. Pieniądze, aż mnie kosi, żeby pójść do sklepiku. Wpierw zrobię tak. Zwiększam szansę na Satana i... Ach, proszę. Jest. Tego potrzebowałem, jakiejś, że tak powiem, jakiegoś bezpieczeństwa. W postaci hertów. Opa. Nie, oj! Dobra, mniejsza, jeszcze mam jeden cios wytrzymam. Jest okej. Okay. O, jest kolejna bomba. Trzymam więcej niż jeden cios w takim razie. Szybko się cofnę. Wiem, że to strata czasu, ale jednak to jest potrzebne dla bezpieczeństwa narodowego. Hopa. Give me something. Yes. Dwa razy soul heart, dziękuję. Nie mam klucza, więc nie wrócimy się do sklepiku. Przynajmniej nie teraz, chyba że wypadnie nam jakoś. Chyba że... Dobra. O, uwaga. Leciutko wredne, ale...
Możemy zmieniać trajektorię lotu, pamiętajcie, to jest super. Okej. Bo pociski nie są zużyte. Czy nie marnują się, lecą dalej. Fuck yes. Okej, ty jesteś spowolniony. A nie, nie jesteś spowolniony. Jesteś po prostu wytrzymalszy. I masz Petit Flya. Co czasochłonne, to jest najgorsze. Ja nie mogę tracić czasu. A nie, jednak jest wolniejszy. Proszę nie zmieniaj swojego położenia, czy kierunku. Będę bardzo wdzięczny. A, rozjebany, pięknie. Coś jeszcze ty. Pięknie. Dobra. Boss time! Adversary. Okej. Okay. Pierw, rozwalamy to. Dobra. Pod ukos, pod ukos. Dobra, zajebiście. Najlepiej być cały czas w ruchu dla bezpieczeństwa. Czy animacja jest dość widoczna, jakby nie patrzeć. To jest jakaś specjalna wersja, która strzela tym gównem. Hopa. No ale najlepiej być w ruchu, jak mówiłem. Bo właściwie nie ma szans, że nas trafi. Wow. O! No i... Nie byłem cały czas w ruchu. Lock up, to jest bardzo spoko, ale... Dobra, nie mamy klucza. Nie wiem, czy to, zależy nam na czasie. Trudno się mówi. Przede wszystkim potrzebujemy bomby. Na Engine Room. Przede wszystkim tego potrzebujemy. Mamy pewnego mega satana, jeżeli wycinam Engine Room teraz. What the fuck? Mech. Chujowe pomieszczenie. Nie podoba mi się, nie polecam. Dobra. Jazda, mam zwiększony lag. Przez fakt, że nam zwiększa obrażenie. Oczywiście, nie mam klucza. Uciekaj. Uciekaj! Pięknie. A ty wlatuj w kolce. Wlatuj w kolce, wlatuj w kolce, wlatuj w kolce. Nikt się nie lubi. Okej? Okay? Dajcie mi kluczyk. To nam daje chyba... Nie wiem. Coś nam daje. Jest to trinket, daje nam fajne rzeczy na pewno. Au! Fuck you. Nie wierzę. Ale gałganie. Darmowe zakupy? Czy... Spoko, no. Przyszłościowy się może przydać. Tylko, że no... Mam dużo pieniędzy, więc tak trochę wyjebane. Tak czy siak. Jest szansa na boss rush room, ale nie chcę tej szansy. Item room, definitywnie item room chcę. Teraz jest matka. Jest sklepik, zajebiście. Opa. Wejdziemy do item roomu. Bomby. Opa. Nie ma tu sekretu. Wlazłem do sklepiku. Chociaż nie wiem, czy warto. A, ja nie mam kluczy. Dobra, wyjebane w to w takim razie. Nie mam kluczy, mam to gdzieś. Będziemy się chyba zmierzali ku... Nie wiem... Satanowi. Ku satana będziemy zmierzać. Bo jakby nie patrzeć... Jakby nie patrzeć, nie mam żadnych kluczy. O Boże, jest wersja z cięższymi minionami. O mój Boże, nie mogę oberwać teraz. Za żadne skarby nie mogę teraz oberwać. O mój Boże. Roar. Za żadne skarby nie wolno mi teraz oberwać. Nie, po prostu nie wolno. Cokolwiek by się działo. Nie wolno mi oberwać. Będę bardzo smutny. A! Było blisko, było blisko, było blisko. Ale niewystarczająco. Okej, okej. Dobra. Są niesamowicie blisko mnie, to mi się nie podoba. Dobra, szybko zajebać ciebie. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Te gridy są wkurzające, są wytrzymałe. I strzelają wrednie. Aj, Zek. Uwaga, bardzo na cień, na pająki, na wszystko. Wow. Okej. Okay. Głównie się skupiam na minionach. Bo jednak wiadomo. Nogi matki się jeszcze tak nie obawiam jak minionów. Tych najwredniejszych. O mój Boże, nie. Nie pająki, nie pająki, nie, nie to, nie to, nie to. O, jest! Zajebane. Zajebane, super. Bierzemy to. Bierzemy to. Dobra, chuj z tym.
Nie będziemy mieli jakichś zajebistych przedmiotów, ale... Ale potrzebuję tego klucza. Dobra. Trzeba być tak pod kątem 405 stopni, tylko nie, mniej niż 405 stopni, kiedy on strzela tymi laserami. Kuźwa, mecz zjebałem. Dobra, trudno się mówi. Trudno się mówi, że idzie się dalej. Szkoda, że nie było żadnego itemu, bym go skopiował. No ale cóż. Opa. Dawaj. To nie tak działa! To kopiuje KPIS 2, o mój Boże. Zużyłem jeszcze dobry item. Kurwa. Czy tam większe szanse na item, na kolejny Angel Room, jakby nie patrzeć, więc... To nie tak działa. Fuck. Dobra, mam 10 minut, żeby zespirować. Żeby zespirować pomieszczenie. Dobra, tak czy siak. Kurwa. To nie tak miało wyglądać. Fuck you. To nie tak miało wyglądać. Tak czy siak. Mech. Nie mam dużej ilości obrażeń, to też mnie bardzo boli. Więc nawet jeżeli będziemy mieli mega satana, to nie wyobrażam sobie przejścia jego, ale... Anusz się uda. Anusz, Janusz. Auć. Boże! Mamy tirsy, nie mamy obrażeń. Czemu mi to robisz, gro? Czemu mi to robisz? Znowu ci... Paszła won. Kurwa mać. Czemu dostaję takich wrednych przeciwników? O, oni znikają normalnie, nie mogę ich zabić, ale nie muszę. Spoko. Dobrze wiedzieć. Opa. O, i teraz to ja po prostu zjebałem i to do granic możliwości. Jestem lekko podirytowany, wiecie? Leciutko podirytowany. Tak bardzo leciutko. Najbardziej tym, że zjebałem z tym spacebar itemem. Dobrym, bardzo dobrym spacebar itemem. Fuck you. Czy de facto mógłbym to zrobić? Relax. Jej. No nie! Kurwa mać. A, po prostu tak. Weź to jebni tak, żebym... Wow. It's good. It's good, my friend, it's good. Straciliśmy jeden Eternal Heart, ale z drugiej strony mamy drugi, więc po prostu rozjebiemy bossa przed podniesieniem i wyjdzie na to samo. Wyjdzie kompletnie na to samo. Więc jest okej. Okay. Nic nie straciliśmy tak naprawdę. A nie, straciliśmy dużą szansę na Satana. Na Devil Room, Item Room, czy Angel Room, Devil Room, whatever. Mamy 9% szans de facto, to wciąż jest coś, ale... Ale to jest mało. Dobra, mamy 0,25% szans. To nieważne. Fajnie. To the moon. Teraz reportuję do sekretu, czyż nie? Te. O! Ale nie muszę używać. Oj mój... Jeszcze oberwę, zobaczycie. Jeszcze tutaj oberwę. Dobra, może nie. To jest wredne. Dajcie mi chociaż lock up z tego. Przynajmniej tyle. Lock up. Chodź raz. Mech. No cóż. Ostatnia szansa na Angel Room. Jeżeli będzie ciężkie pomieszczenie, teleportujemy się do sklepiku. Tak jest mój plan. Jeżeli będzie bardzo niebezpieczne. Bo nie możemy za żadne skarby oberwać. Za żadne skarby nie możemy oberwać. Nie w tym momencie. Ja chcę mieć walkę z Mega Satanem. Więc nie obrywamy. Przydałby się jakiś... Jak to się nazywa? Soulheart. Definitywnie Soulheart.
To nie powinno być ciężkie. O ile nie spierdzielę tego. Oj! Zdążyłem! Zdążyłem. Mega grid, super. Ale dobra. Zdążyłem tak czy siak. Oberwałbym. Ale zdążyłem. Lock up, proszę. Nie, dzięki. Wow. O Boże, nie, to jest okropne pomieszczenie, to jest okropne pomieszczenie. Oberwałem. Jestem pewien, że oberwałem. Jeszcze tego nie widzę, ale oberwałem. Jestem martwy. O mój Boże, jakim cudem ja jeszcze nie oberwałem? Dobra, oberwałem. No i tyle. Tyle z naszego satana. Mamy 18% szans. Kurwa. Super, straciliśmy życie. Straciliśmy... Naprawdę takie pomieszczenia mi dajecie. Gra mnie nienawidzi, ta gra mnie nienawidzi. Ale dobra, jest szansa zrobić hasza, nie? Jest szansa zrobić hasza. Więc będziemy się starali. Lecą nam klucze. Może się uda coś zdziałać. Po haszu chyba nawet nie można kontynuować gry. Jeżeli uda nam się zrobić hasza, będzie i tak bardzo worth it. Definitywnie będzie worth it. Więc tak czy siak. Jeżeli uda nam się zrobić hasza, będzie super. A mamy duże tirsy. Duże tirsy są przede wszystkim dobre. Ponieważ pa. No wiadomo. Jak to się nazywa? Hasz ma tam procentowe życie. Bo to oblicza nasz DPS, więc... Więc tirsy są lepsze niż obrażenia na takim haszu. Okej. I oczywiście dostajemy. O, uwaga. Spoko. Nie da ci tylko walnąć? Dobra, jazda. Ominąłem chyba życie. Nie podniosłem życie. A nie, ono chyba nie było dostępne. Tak normalnie. Papa. Nie oberwać, proszę. Dobra, szybko cię zajebać. Jeszcze ciebie. Dobra, jest zajebiście. Mamy 2 razy flya, nie mamy 3 razy flya, co niestety nie jest już takie dobre. Ale 2 razy fly i tak jest silny. Ej, Zek. O Boże, to leci tak. Paszłowon! Pistingula, mech. Czy mamy tirsy, więc to jest spoko. Mamy tirsy, to jest przede wszystkim dlatego dobre. Już, złazić. Złazić na ziemię, it leaves. Złazić. Nie damy ci żyć. Nażyłeś się już. Aborcja. Nadchodzi. Prepare yourself. Dobra, tutaj nie muszę się ruszać nawet. Zaraz dam brimstone'y. Chyba nie zdążę. Tak. Zajebiście. No, niestety debilu nie było. Papa. Let's roll. Mamy pieniądze. Będziemy mieli treasure roomy. Więc oczywiście najpierw zajrzymy tutaj. Wezmę to. A nóż się przyda. Wezmę to. Może się będzie fokusować na innym gównie. Kupię to. Rozwalę ciebie. Wezmę to. Lemon Party. Co nie wadujemy, ile możemy do maszyny. Niech będzie. Mamy hajs, więc zróbmy tak. Poczekam za chwileczkę, ładowanie do maszyny to jest dobry pomysł. Czy nie możemy wykorzystać ten hajs. Tego spacebara itemu nie chcę raczej brać, chociaż w sumie mogę. Co mi szkodzi. Papa. Super, trup bomba. Dobra, więcej nic nie zrobimy. Nie ma tutaj żadnego plusika. Nie widzę, żeby był. Czy chcę użyć tutaj tego itemu? Nie wiem, czy mi się to przyda, ale... Dam na jeden koniec i na drugi koniec. No dobra. Napieprzamy w takim razie. Wow, to było trochę niebezpieczne. Ale to jest, może być śmieszne wykorzystanie tego itemu. Cóż, dużych obrażeń nie mamy. Jakby nie patrzeć.
Hash prosty nie będzie. Ale mam Pretty Fly, więc to nie jest złe. Napieprzamy! Opa. Ciekawe, czym to w ogóle jest. To coś. Na pewno Goat mi się przyda, jeżeli będzie będzie się skupiał na ten. Jeżeli Hash się będzie skupiał na tym głównie. Wait. Poszła won! Poszła won, my friend! Poszła won! On ma jeszcze w ogóle dwa Pretty Fly'e. Ten sukin syn. Surprise, motherfucker! Zaczynamy zabawę. Tak, skupię się na nim. Oj. Co mnie? Opa. No cóż, rozpoczyna się toho, tyle mogę powiedzieć. Czy uda nam się go rozjebać? Nie mam zielonego pojęcia. W sumie możemy używać bomb. Bomby są elo. No, bomby biją. Go całkiem nieźle. Bo to nie dość, że rozwala się, a jego ryj, to jeszcze wszystkie krople lecą. Więc to jest dobre. Muchy na szczęście targetują się na przeciwniku. To też jest super. Teraz nie za bardzo mam jak podejść. Więc poczekam chwilę. O Boże, ale ten goat jest zajebisty. Ten muli muli. Papa. Ten teleport jest fajny, ponieważ mogę dobrze unikać muszek. Z tego punktu widzenia mi się strasznie podoba. Opa. Dobra. Całkiem niezłe wykorzystanie itemu. Nie powiecie, że nie. Opa. O, panie. Tak droga ciężko. Dobra, przejdziemy sobie tym razem normalnie. Ostatnia bomba. Dobra, co mogłem zrobić, tyle zrobiłem. Teraz pozostaje nam tylko unikać. Na razie idzie dość gładko, ale... Hopa. O Boże, nie, ta fala, której nienawidzę. To jest to, czego nienawidzę tak bardzo. To leci ze wszystkich stron. A. No cóż. Połowa życia już zeszła, więc pod tym względem możemy się nawet cieszyć. Nie jest źle, it's not bad. It's not bad at all. Opa, z pierwszą stąd. Że musimy ich rozwalić, a my nie mamy obrażeń, to jest okrutne. O mój Boże, to jest naprawdę okrutne. Jak my mamy tu przejść? Na szczęście wszystkie pociski chyba ranią ich, ale... O mój Boże. Nie, jestem otoczony totalnie. No, nie da się... Mam tak niskie obrażenia, że to jest niesamowicie silne. O mój Boże. To nie jest dobre. To nie jest dobre. To zdecydowanie nie jest dobre. Możesz mu libumie nie targetować ich tutaj do mnie. Nie ściągać ich, whatever. O ile on nie będzie wypuszczać ich często, będzie dobrze. Czy on może ich wypuścić, jeżeli... A, robisz to coś. Nie wiem co to jest, ale rozwalę. No nie, kolejna fala. Ja pierdolę. Dobra, szybko się skupić na nich. Póki mogę. Fuck you. Kurwa mać. Ja to nic nie jestem w stanie zdziałać. Oni są strasznie wytrzymali. Ja mam mało obrażeń. To jest najgorsze, mam mało obrażeń. Pretty Fly to jest zajebistość przy tej postaci. Akurat przeciwko Hashowi, ale... Kuźwa, no ci to jest tragedia. No jeszcze obrywałem, ja pierdolę. Dobra. Może jeżeli nie zabiję ich wszystkich, to się nie będą respić. Może. Tylko kuźwa się targetują na mnie teraz, znowu. O mój, jestem na hita. Nie uda nam się, niestety nam się nie uda. Ponieważ mamy za mało obrażeń jednak. Jednak mamy aż za mało obrażeń. Znaczy jest szansa, co nie? Jest szansa. Ale tak długo jak nie będzie ich respić, tak długo jak mi się uda tego wszystkiego unikać. No oczywiście! Więcej ich.
Bo to nie jest tak, że jestem martwy, kiedy ich wyrzucasz. Bo już taki... O mój Boże. Tak, to dobrze, że mamy Infame i te Pretty Fly, ale... No, późno masz, no. To nie jest enough. It's not enough. Żeby przeżyć to gówno. Oj, szybko! Jeszcze weź tego tak unikaj. Dobra, tak czy siak. Jest dalej szansa. Tak długo jak on to, te połowę życia, tą połowę życia, jest szansa. Tylko, że ja nic tutaj nie widzę. A. Szybko, 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 szybko. Nie wiem, jakim cudem jeszcze żyję, ale... Full skupienie, nie odzywam się. Dobra, koniec. Niestety, było blisko, ale... za niskie obrażenia, żeby go rozjebać. Kurde, no. Za niskie obrażenia przez te pieprzone miniony. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Mieliśmy po prostu pecha, bo nic tam niedobrego nie podchodziło. Żadnych obrażeń, żadnych... nie. Angel Roomy też były strasznie chujowe. Cóż, do następnego odcinka, moi drodzy, pa pa.